personifikację miłości. Opowiem wam o pięciu językach miłości, Five Love Languages. Nie wiem, czy ta książka jest przetłumaczona na polski. Jest to światowej sławy bestseller, więc być może jest przetłumaczona. Możecie popatrzeć i zobaczyć, nie? Tak. I dać mi znać, bo mnie to bardzo ciekawi, czy jest polska wersja. W tej książce nie ma słowa o tantrze, ale wybrałem, żeby ją uczyć na tantrycznej komunikacji, na komunikacji miłości, ponieważ chociaż nie ma słowa, to jest bardzo tantryczne. Chodzi o komunikację. Więc według tej metody ogólnie jest tak, że jak zaczynamy związek, to jestem tak jakby miesiąc miodowy i wszystko widzimy przez różowe okulary i wszystko jest wspaniale, wszystko jest super. Zaczynamy ten związek z takim pełnym zbiornikiem miłości. Z czasem ten zbiornik, jeśli nie jest napełniany, to on się staje pusty. I jak już jest całkiem pusty, to wtedy już zaczyna się frustracja i zgrzyty w związku i obwinianie siebie nawzajem i tak dalej, i tak dalej. Tak więc te pięć języków miłości to są nasze własne sposoby na wyrażanie miłości do naszego partnera, ale także do wyrażania miłości do kogokolwiek. Może to być nasza rodzina, mogą to być nasi przyjaciele, nasi współpracownicy w pracy. To jest sposób, w jaki komunikujemy miłość do innych osób. Jeśli i także to jest sposób, w jaki otrzymujemy, w jaki rozumiemy miłość na swój własny sposób. Jeśli otrzymujemy na ten swój własny język, na ten swój własny sposób tą miłość, to wtedy ten zbiornik miłości się napełnia i on cały czas jest dobry, cały czas jest pełny i takie pary, które nawzajem mówią do siebie tym samym językiem, one napełniają do siebie te zbiorniki miłości i one żyją w harmonii i szczęśliwie. Czasami nawet nie wiedzą o tych językach zupełnie, ale po prostu tak naturalnie się zdarzyło dla nich, że rozmawiają w tym samym języku. Z tymi językami to jest tak, jeśli Chińczyk mówi do Portugalczyka po chińsku, a Portugalczyk nigdy się nie uczył chińskiego, to oni szybko się zorientują, że nie rozumieją się po chińsku i po portugalsku i wtedy zaczną komunikować się w jakimkolwiek, na jakikolwiek inny sposób. Z językami miłości jest trochę bardziej problematycznie, bo czasami ludzie żyją, zmuszają się do życia ze sobą poprzez 15-20 lat i mówią do siebie innymi językami i jednego, czego nie mogą zrozumieć, to czemu ta druga osoba nie rozumie ich, czemu są zgrzyty, czemu ja tak bardzo się staram, a ta osoba się w ogóle nie stara dla mnie, a druga osoba myśli tak samo. Bo po prostu się zupełnie nie rozumieją i nawet nie wiedzą, że się nie rozumieją. Okej, okay. Teraz powiem wam o co to są te pięć języków miłości. Tak więc to jest język dotyku, język ciała. Te osoby, które preferują ten język, lubią być głaskane i tak dalej, to jest język
jakość życia. To jest język akt służenia. To jest język słowa pochwał. I to jest język obdarowywanie podarkami materialnymi. Ok, teraz bardziej wytłumaczę wam, na czym polega każdy z tych języków i parę innych rzeczy po prostu. Tak więc język ciała, tak jak powiedziałem, jest to język, te osoby bardzo lubią być przytulane, bardzo lubią być głaskane, same lubią właśnie tą intymność cielesną, głaskać kogoś, dotykać kogoś i no, dla tych osób także one lubią to otrzymywać. Często w mojej karierze tantrycznej jako coach, jako nauczyciel słyszałem taką skargę, co nie? Ja widziałem, że on się starał i robił wszystko, ale jakby mi dał te 5 minut dziennie, mnie przytulił, to w ogóle by było wspaniale, co nie? Ale on tego nie mógł zrozumieć i po prostu ja już nie mogłem tak dłużej. Te osoby, które jakby wyrażają, to jest ten język dotyku, jest ich językiem. Te osoby także, jeśli nie otrzymują tego dotyku, to będzie ich największym bólem, największą skargą. I dlatego warto jest mieć uszy wyczulone na skargi, na to, o czym najbardziej nasz partner, nasza partnerka się skarży. I to może nas nauczyć, że okej, może ja muszę się nauczyć tego języka dla tej osoby. Może muszę właśnie bardziej dotykać, bardziej przytulać, bardziej wejść w tą intymność cielesną. I tak na marginesie dodam jeszcze, że tu nie chodzi tylko o seks, tu chodzi bardziej o dotyk. Oczywiście seks się z tym też wiąże, ale tu nie chodzi tylko o seks. Następnym językiem jest jakość czasu, jakość życia. Te osoby, które preferują ten język, one będą planowały wakacje z 3-miesięcznym wyprzedzeniem i to będzie dla nich bardzo, bardzo ważne i jakby najważniejszy czas roku, że pojechać razem, spędzić razem czas, mieć tą jakość życia, jakość bycia. I tak samo dla tych osób, jeśli nagle powiesz im, słuchaj, co nie, musimy przełożyć ten urlop na parę miesięcy później, bo ja tu mam awans i w ogóle później może będziemy mogli nawet mieć to dłużej i tak dalej. Te osoby, jeśli usłyszą coś takiego, to złamałaś ich serce, postawią krzyżyk na to. Do widzenia. Te osoby właśnie bardzo lubią spędzać razem czas w jakikolwiek sposób, czy to pójście razem na koncert, czy do kina, czy obejrzenie razem filmu, czy nawet razem gotowanie, czy czytanie książki, czy pójście razem z dziećmi do parku i tak dalej. Dla nich to jest bardzo ważne. Jeśli one tego nie otrzymują, to możesz się zapracowywać na śmierć, możesz ich przytulać nawet na siłę. Czasem ten zbiornik miłości będzie coraz bardziej pusty i w końcu zacznie się frustracja i zgrzyt. Następnym językiem jest akt służenia.
Po angielsku to jest act of service i tak dla mnie jakoś bardziej brzmi, lepiej brzmi. Nie wiem, jeśli w trakcie albo po warsztacie przyjdzie wam jakaś inna nazwa, to chętnie tak skorzystam z sugestii. Na razie jednak ok, akt służenia. Dla tych osób, te osoby można bardzo łatwo rozpoznać. To są tak jakby majster klepki w domu, gościu, który cały czas coś naprawia, cały czas coś ulepsza. To jest jego wręcz pasją, on chce coś robić dla, jak nie dla żony, to już dla sąsiadów nawet, co nie, wiesz. Albo, nie wiem, jeśli możemy mówić o tej kobiecej wersji, bo to może być całkiem na odwrót, to jest ta taka mama w kuchni, nie? Że ona lubi przygotować coś i zrobić to jedzenie, przygotować, ugościć, posprzątać i zrobić coś dla niej. Ją to cieszy. To jest jej język miłości. To jest taki fajny ten przykład na chodzi tego, że jakby najlepszym, najważniejszym składnikiem potrawy jest miłość. I bo jeśli ktoś robi to jedzenie z miłością, to naprawdę smakuje, co nie? I cokolwiek to jest, to naprawdę będzie to wow. I te osoby właśnie robią to z miłości, bo to jest ich właśnie język. To, tak właśnie wyrażają miłość. I głównie te osoby też, co nie? Na początku mogą robić, ale jeśli nie otrzymują tego samego języka, tego samego, tej samej miłości w ten sam sposób, to mogą być przytulane, mogą mieć organizowane wakacje co drugi tydzień i w ogóle jakieś wypady, ale jeśli nie będą czuły, że też ktoś coś dla nich robi, to z czasem się po prostu zmęczą i się zblokują i stwierdzą, ja już tak nie chcę, co nie? Ja już, to co, ja cały czas coś robię dla ciebie, a ty dla mnie nic? Krzyżyk. Do widzenia. Następnym językiem to są słowa pochwał. Te osoby bardzo łatwo rozpoznać nie tylko w związkach, ale także w naszym takim życiu codziennym. One bardzo chętnie chwalą cokolwiek. To są te osoby, które często ci powiedzą: och, ładnie wyglądasz, jaką ładną masz bluzkę. Och, bardzo dziękuję ci, wiesz, jak ty gotujesz, to w ogóle mi się rozpływa w ustach, nie? I one nie tylko mówią, one cieszą się tym, że kogoś chwalą, nie? I to są te osoby, które nigdy nie zapomną powiedzieć dziękuję, które powiedzą dziękuję nawet za najmniejszą rzecz. Ale jeśli ty nie zapomnisz powiedzieć dziękuję, krzyż. Do widzenia. Bardzo częste skarga też, że on nigdy nie powiedział jakiejś pochwały. On mi nigdy nie powiedział, że coś, że ładnie wygląda, albo że coś dobrze zrobiłem. Zawsze coś tam. Tak więc na słuchu. Następnym językiem jest język obdarowywania. Język podarków, tych materialnych.
te osoby, które preferują ten język, to są te osoby, które dwa miesiące przed czyimś urodzinami, one już myślą, one nawet robią wywiad środowiskowy, co ta osoba by chciała dostać na tę urodziny. To są te osoby, które robią prezenty na drutach, szaliczek dla kogoś przez dwa tygodnie, które pakują prezent, to jest sztuka, co nie? Wiesz, to jest papier, kolory, wszystko dobrane, wstążeczka, co nie? I to są też te osoby, jeśli kupujesz dla nich prezent 5 minut przed spotkaniem w supermarkecie, albo jeszcze gorzej, jeśli zapomnisz o ich urodzinach i prezencie szczególnie, to Krzysztof, do widzenia. Tak więc to są te 5 głównych języków miłości. Prawdopodobnie już znajdujecie sobie mniej więcej pojęcie, który jest wasz ulubiony. By się upewnić, to wszystko sobie przećwiczymy bardziej w sposób tantryczny, poprzez ćwiczenia. I chciałbym, jak będziecie ćwiczyć, i to sobie przerabiać bardziej w sposób cielesny, bardziej w sposób sercowy, obserwowali się. Tantra to taka sztuka obserwacji, bycia tu i teraz, obserwowania siebie, wchodzenia w siebie, czyli obserwuj się. Jeśli mamy to ćwiczenie na temat tego i tego języka, co to ćwiczenie robi na ciebie? Jak na ciebie wpływa? Czy ty czujesz się wygodnie z tym językiem? Czy jest to jakieś coś nieważne? Coś, co, do czego musisz się wręcz zmusić? Tak więc obserwujmy siebie i starajmy się wybrać. Na końcu zawsze mamy krąg, rytuał kręgu podzielenia się na temat warsztatu, na temat tego, jak się czujemy. I szczególnie dzisiaj zapytam się was o, który język jest dla was najważniejszy, który jest drugi ważny i który jest całkowicie nieważny. Ok? Także jakby chciałbym wam powiedzieć, że nawiązując do tej metody, takie zdanie, ale bardzo mnie słuchajcie, skoncentrujcie się. Kochanie kogoś to nie jest dawanie komuś tego, co ty uważasz jest dla tej osoby najlepsze. Kochanie kogoś to jest dawanie komuś tego, co ta osoba czuje jest dla niej najlepsze. Czujecie tę różnicę? Powiem wam przykład z mojego życia. W moim związku, w moich związkach często się powtarza ten sam pattern, tak więc powtarzam uczenie się, wzrastanie w tym, że moja kobieta ma wyższy standard czystości niż ja. Dla mnie zamiecenie podłogi raz w tygodniu to jest spoko. Dla niej jest ważne, żeby podłoga była zamieciona codziennie. I mimo tego, że dla mnie mija się to z sensem, ja czuję, że zamiatam powietrze, to robię to z miłości dla niej, bo wiem, że to jest dla niej ważne. I z doświadczenia też zauważyłem, że ta pięciominutowa praca
to daje dużo więcej harmonii dla naszego związku niż rozmawianie, przerabianie jakichś procesów poprzez całe godziny. Więc zapamiętajcie sobie ten przykład i te zdanie i starajcie się odkryć także nie swój język preferowany, ale także szczególnie język swojego partnera. W przyszłości nawet możecie sobie powtórzyć sam na sam ten warsztat, tą rozmowę z partnerem, żeby się dowiedzieć dokładnie, jak mamy do siebie mówić, żeby się rozumieć i też wprowadzić partnera w te same tajniki. Hej, słuchaj, co nie? Możesz sobie tutaj się starać i mi robić i pracować, zapracowywać się, ale dla mnie jest ważniejsze, że mnie przytulisz. Albo dla mnie jest ważniejsze, że może wyskoczymy sobie dzisiaj gdzieś. Ja lubię, jak gotujesz, ale dla mnie jest lepiej, jak pójdziemy do restauracji i będziemy mieli więcej czasu i nie będziesz musiała spędzać aż tyle w kuchni, co nie? Słuchajcie takich tych, co nie? Aż uwag, bo to dużo wam zaoszczędzi właśnie tych zgrzytów, procesów, kłótni, godzenia się i tak dalej.